ja się tu wykiwam zaraz. Jadek będzie miał 503 dziecha. Poszedłeś? Żeś mu tak tu wydarł, że normalnie aż... Coś się za bardzo chyba wydarł, nie? Za bardzo, żeś tutaj, wiesz, dał mu czadu, nie? Ale na... tylko MRF-ka. Dopiero jak 50-kę ci kupimy, to będziesz szalał. Bo to, to, wiesz, to jest delikatne, a ty to jak zawodowy nie widzę. No. Ojcie. Pożywa wszystko znowu. Dobra, brudzimy się. Ale żeś tu przydarł. Mówię, co? Tak nie kołyszę, nie? A tu nagle... Ale do, nie, kołysało cię bo koło, bo żeś dużo gazu dał i po prostu tak zaczął rzucać tobą. A łańcuch spadł, bo po prostu no, nie wytrzymał już tego napięcia, nie? Aha. Ale łańcuch się wyjął. Aha. Ale się tu... No to ty chyba za bardzo ją wydarłem. Za wydarłeś ją jak? Nie wiem. Mówię, a to lepiej. O, cały się podprzywiał, zobacz. Pokaż. Tu popatrz, bliżej. No widzę. A widzę, pokażę i tak. No. Ale no. Ale no. Już chyba koniec. Nie, idziemy po narzędzia. Po narzędzia. Znaczy nie wiem, bo zaprowadzimy. Nie. O Jezus. Łosie, nie, to tu wszystko zobacz, ty no patrz. Wszystko, trzeba rozbierać wszystko, zobacz, wszystko się zblokowało. Cały żeś zblokował silnik. Dobra. To niedobrze. Niedobrze. MRF-ka nie wytrzymała? Nie wytrzymała. Jezus święty Boże. Tara, 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 tara. Wiesz co, już na przyszły rok trzeba inny motocykl, wiesz? Na pewno. Tak, bo już ten to nie da rady. Ta MRF-ka to już chyba za słaba jest, nie? No, jak ty mamy to do końca odpowiedzi, to... Pierwszy raz tak się stało. No. I mamy bloka, a będzie blok z naprawy teraz. Ale było jeżdżenie i naprawa, o Jezus. No. Naprawimy i będzie znowu jeżdżenie. No nie wiem, czy takie jeżdżenie. Co? No nie wiem, czy takie jeżdżenie, no bo... Trzymaj kierownicę i kieruj, a ja podniosę go i będziemy tak szli. Dobra. Okej? Okay? Dobra. Okej? Okay? Dobra. Będzie szybciej, nie? No. Idziemy remontować. Idziemy remontować. Całą MRF-kę. To od razu może KTM-a złożymy. No. Pamiętaj, żeby w wodę nie wjechać. Dobra. Do środka. Byliśmy na rzędzie. O Jezus, nawet ochroniać się odpiął. Patrz. No. MRF-ka, cały łańcuch się wykrzywił. Przykryj się, kieruj, kieruj. Łańcuch. Dobra. Prawie tak cały się wykrzyknął. Sami widzicie, widzowie, co tu wyprawiamy. Skaczemy po łąkach, na motorach. I widać, jak to jest. Na łące się zatrzymaliśmy, bo MRF-a padła. No. Niestety. Wszystko rozbierać trzeba. I nie możemy nic zrobić, widzowie, wiecie?
Patrzcie, tu dziadek naprawia, na łące jesteśmy. I nic nie możemy zrobić, trzeba naprawić, ale czym? Zobacz, tu przeskakuje, patrz. No, gdzieś łąka patrz, przez... zobacz. Tu patrz. No. Nie łąka, tylko na, zobacz. No. Co się dzieje? No co? No tu, patrz, patrz coś. Widzisz? O! I dlatego ten łańcuch ci spada. Zębatka. Oj. Czy ty nową zębatkę już tak załatwiłeś? Słuchaj. Jak będziesz jeździł, to nie odkręcaj na maksa, bo zobacz, masz takie coś. Widzisz, jak przeskakuje? Tu sfilmuj. O, widzisz? A czemu? No bo coś nie pasuje tu. Nie wiem. Zrobimy jeszcze naciąg. Taki, jak powinien być. Czekaj. No i teraz... Patrz, widzisz? Tu haczy. Patrz. Widzisz? Trzeba cały napęd nowy znowu kupić. Ojojojka! Ojojojka! To się zrobiła! Ojojojka! Ojo, siemanko widzowie! Pa, pa! Do następnego vloga albo filmiku z motorem. Pa, pa! Proste, dziadek! Wykiwałem! No, ja się tu wykiwam zaraz. Dziadek, coś mi odpada chyba. Co ci odpada? No bo coś tu słyszę, jakby odpadało. Kamery nie mam. O, kamerę zgubiłeś. Jestem zmęczony. Kończymy. No, kończymy. To powiedz nara. Nara, hejos. Też wyłącz.